Witajcie, z tej strony Matys z kanału Matys.pc, autoryzowany partner firmy TP-Link. No i znowu ich sprzęt, znowu Omada. Będę pokazywać, jak połączyć dwie sieci w dwóch różnych lokalizacjach do jednego kontrolera Omada. U mnie w tym przypadku to będzie testowy OC200. Mam dwa routery, jak widać, mam kilka access pointów. I tutaj tak wirtualnie sobie w moim laboratorium zrobię, że to jest jedna sieć, to jest sieć jakaś zdalna. Odpowiednio połączone lokalnymi IP-kami będą one udawały, że są jakby zupełnie osobnymi sieciami gdzieś tam w świecie. Oczywiście zapraszam do zakupu tego sprzętu, do wycen. Miło mi, jak do mnie piszecie i dzwonicie, ktoś mówi, że widział film na YouTubie. Zawsze mi tak miło, że właśnie tym kanałem do Was trafiam. Jeszcze się tylko krótko pochwalę, że ostatnio pojawiły się certyfikaty TP-Linka dla partnerów i już mi się udało zdać pierwszy. Wstawiam Wam tutaj do podglądu. Tam można sobie na stronie TP-Linka od tych certyfikatów nawet go zweryfikować, do kiedy, na kogo jest wydany. No i co? Przechodzimy do sprzętu i pokazuję, jak to poustawiać. Będzie oczywiście kilka uwag takich ode mnie, na które warto zwrócić uwagę. Najważniejsza to musicie mieć publiczny adres IP w sieci, w której jest kontroler. To jest absolutnie najważniejsze i żeby to był stały adres, bo pokażę, że jak on się zmieni, to niestety się wszystko posypie. No i wiadomo, publiczny musi być, bo będą przekierowania portów. Jakich to oczywiście pokażę. Samo przekierowanie tych podstawowych, które tam trzeba, to jeszcze nie jest wszystko, dlatego film pewnie chwilę zajmie. Postaram się zrobić jak najkrótszy. Idziemy ze sprzętu. Po lewej stronie stołu ustawiłem sobie router, kontroler i switch, jak widać, i dwa access pointy. Dodatkowo jest kamerka, ale to tak tylko, żeby pokazać VLAN dla kamer. Jak przejdziemy sobie bardziej do prawej strony, to mamy następny router i access point. Tu powiedzmy jest linia podziału tego wszystkiego. Kable są od routerów, WAN-ów tu poprowadzone. Ja na swoim switchu po prostu mam osobny VLAN na takie zabawy labowy i po prostu urządzenia dostaną inne adresy, no ale nawzajem te sieci lokalne nie będą się widzieć, no bo są jakby za NAT-em. I więc w ten sposób zasymuluję, że ten ma jakiś swój adres jakby publiczny, ten później też będzie miał. Będę mógł pokazać, w jaki sposób to wszystko działa. Przejdziemy sobie za chwilę na komputer. Tutaj mam już wstępnie skonfigurowaną sieć. To już jest zupełnie inny sprzęt niż miałem na poprzednim filmie. Tamten się po prostu sprzedał. Jestem zalogowany do kontrolera, który jest w tej sieci, powiedzmy mojej lewej, tej głównej. Jesteśmy w widoku globalnym. No i żeby stworzyć sieć z innej lokalizacji, to trzeba ją po prostu tutaj dodać jako nową lokalizację. Żeby było jasne, to tą sobie zmienię jeszcze nazwę, że to jest powiedzmy centrala firmy jakiejś tam. Można tu sobie wpisać jakieś tam dane o długości, szerokości geograficznej. Tu nie będę tego uzupełniać, ale przy większej sieci można. I utworzę sobie nową lokalizację, która się będzie nazywała Biuro 1. Niech tak sobie będzie. Nazwa użytkownika do logowania w urządzenia. Tam sobie wezmę admin. Tu oczywiście jest scenariusz kompletnie nieistotny. I będę chciał do tej lokalizacji wpiąć router i access point. Tutaj jak wejdę, to nie będę mieć nic na ten moment. Urządzenia też się żadne tutaj nie będą chciały pokazać, bo nic nie ma. I w tej chwili ja muszę tylko znać adres kontrolera, a dokładniej sieci z kontrolerem, czyli przejdę sobie na centralę i sprawdzę sobie, jaki adres IP na WAN-ie dostaje router, bo to będzie tutaj istotne. I go sobie za chwilę zapamiętamy. Mamy router WAN i on ma taki adres tutaj lokalny. Teraz powinienem ten adres wpisać temu routerowi w tej sieci zdalnej, czyli ja się muszę do niego wpiąć kablem. Teraz będzie, o, uciekł mi internet, bo ja się wpinam do tego R605, który jest w ustawieniach fabrycznych, no i wchodzę na jego adres IP. Tak, mamy pierwsze wejście.
gdzie muszę utworzyć jakiegoś admina. I tak, idziemy w System Tools, Controller Settings i tu musimy podać w tym miejscu adres sieci z kontrolerem. Czyli gdyby to było w warunkach rzeczywistych, że mamy centralę w Warszawie, oddział w Poznaniu, no to musimy podać albo IP publiczne tej Warszawy, albo nazwę domenową. Na przykład też będzie działać. Albo podajemy ten, tutaj w tym wypadku ten IP, no bo one będą się widzieć tak, jakby były zupełnie osobnymi, osobnymi bytami tutaj. Ja sobie na tym routerku mogę oczywiście też ustawić już jakąś sieć LAN, ale ona i tak zostanie zastąpiona domyślną, bo taka jest tam w tej omadzie testowej. Access point, jeśli bym chciał, to mogę też mu wpisać ręcznie ten adres IP. On będzie miał pewnie adres 100, jako pierwszy przydzielany automatycznie. Ale nie będę mu tego wpisywać, można tak zrobić, ale gdybyście mieli tych access pointów 20, to na każdym by trzeba było wpisywać. Po dwóch, trzech już by się nikomu nie chciało tego robić. Pokażę, jak to zrobić automatycznie. Mamy w tej chwili router w tej zdalnej lokalizacji, który ma wskazany adres kontrolera, więc wracam do kontrolera, przepinam kabelek i generalnie tu się powinien w urządzeniach pokazać router, ten dodatkowy. Ale ja go chcę mieć w tej nowej organizacji, więc idę sobie do urządzeń w tej nowej lokalizacji, którą sobie nazwałem Biuro 1. Oczywiście nic nie ma, ale mamy informacje, jakie porty należy przekierować. Czyli od tego do tego, ale oczywiście to trzeba zrobić w centrali i to trzeba przekierować na kontroler. Mój kontroler ma, jak widzicie, adres z końcówką 254, czyli ostatni dostępny w sieci. Idę sobie teraz w centrali do ustawień, ustawienia, transmisja NAT i tworzę nową regułę, omada, niech się to nazywa, z jakich IP jest dostępne, zróbmy, że z dowolnych, po interfejsie WAN, tym podstawowym i tutaj porty, które nas interesują, to ja sobie zrobię taki zakres, o, a tutaj wpisuję adres kontrolera. Utwórz. Tak, idę do urządzeń i za chwilę, jak skończy się konfigurowanie, to powinien mi się ten router zgłosić. Oczywiście to się tak od razu nie zadzieje, trzeba poodświeżać, poprzechodzić i za chwilę to się powinno tutaj pokazać. O, jest, widzicie, jest ten router, jest jego IP lokalne, takie jak ma w tej chwili. Tu go nie będę mógł zaadoptować, zresztą pokażę, bo już istnieje inny router. Tu nawet widzimy, jaka wersja oprogramowania, wszystko się zgadza. Przechodzę sobie teraz do Biuro 1 moje. Oczywiście mogę ich mieć więcej. Ten kontroler OC200 obsługuje 10 routerów, czyli 10 takich lokalizacji, ale można ich sobie zrobić więcej, tylko wtedy routerów nie można popodpinać. Same access pointy na przykład. I tutaj go w tej chwili mogę zaadoptować. I uwaga, jeśli go zaadoptuję, a już na tej sieci coś działało i był zmieniony adres IP LAN-u, to zostanie przywrócony do tego domyślnego, dlatego że w ustawieniach sieci przewodowych LAN jest to domyślnie tutaj ustawione. Więc ja specjalnie tutaj wejdę i to zmienię. Zrobimy sobie 10 50 11, zaktualizuję zakres DHCP i na razie tak zostawię. OK. I kwestia WAN-u. Będziemy nadpisywać ustawienia WAN-u, wybieramy sobie, jaki to jest model, czyli 605 w wersji drugiej. Dalej, dalej. No tutaj akurat używam z DHCP na ten WAN z mojej omady, więc tu nie ma żadnych cudów. Zapisuję te ustawienia, one się dopiero tutaj będą mogły zastosować. No i co? I mogę sobie kliknąć adoptuj. Oczywiście będzie filet, no bo było zmieniane hasło. Tak jest, spróbuj ponownie. Hop, hop, hop i leci sobie. Jest, rozdaję nową adresację, żeby nie było. Ja się przepnę kabelkiem do niego, do tego, tej sieci zdalnej. Widzicie, nie mam teraz internetu. Tam jest oczywiście płaska sieć na początek zrobiona, więc będzie ta sama adresacja wszędzie, nie było żadnych WLAN-ów. No i jestem, nie? Tak jak widać, wszystko się zgadza. Publiczny adres IP to jest to, co na WAN-ie on dostał, więc mamy
sobie taki adres i zobaczcie, urządzenie jeszcze chce aktualizację i od razu mówi, ona nie przejdzie, bo jeszcze jednego portu nie przekierowałem. Nawet mogę pokazać, że to się nie uda. Aha, nie uda się, bo ja jestem nie w ten switch w tej chwili wpięty. Już się przepinam kabelkiem z powrotem. OK. Aktualizacja nam nie przejdzie i będzie odpowiedni komunikat o tym. To jest też dosyć istotne. Jeszcze jeden port trzeba przekierować, żeby była komunikacja HTTPS-em między tymi urządzeniami zdalnymi a kontrolerem. Tak jak mówiłem, aktualizacja nieudana, ponieważ urządzenie nie mogło pobrać pliku aktualizacji właśnie, bo on sobie to pobiera portem do zarządzania HTTPS z kontrolera. I teraz idziemy sobie do widoku Global. Idziemy sobie do ustawień, jak się to załaduje. I pokażę, o co tam chodzi. W ustawieniach systemowych to mamy i to jest to miejsce. Tutaj jest port HTTPS do zarządzania kontrolerem. I ten port trzeba przekierować w tamtej sieci głównej na kontroler, ale ten port 443, standardowy do HTTPS-a, jest na kontrolerach sprzętowych, a na kontrolerze software'owym mamy zawsze domyślnie chyba ten 8043. No lepiej mieć taki, bo tamten jest zbyt standardowy. Jak będzie w sieci jakaś strona hostowana po HTTPS, no to nie będzie, no będzie kolidować, więc wolę ustawić taki, jak jest tam. I w tej chwili idę do centrali i ten port 8043 przekieruję na kontroler, czyli na ostatni adres w tej sieci. W tej sieci natywnej oczywiście, no bo tam jest jeszcze kilka VLANów postawionych na tamtej centralnej sieci. No tak, oczywiście mnie tu wycięło, bo zmieniłem port. O, tu muszę się logować. A dobra, był komunikat przecież, że kontroler będzie się musiał zrestartować. No i zgadza się, lampka mu tam zgasła, ta główna, więc muszę chwilę poczekać. No i tak jak mówiłem, zrestartował się kontroler. Trwało to oczywiście długo, jak widać mamy port 8043. Ja się do niego zaloguję. No i jest zalogowany kontroler, jak widać. Obie sieci pokazują się, jakby jeszcze nic nie było w nich zaadoptowane, jakby nie było bramy sieciowej, czyli routera, jakby nie było switcha, jakby nie było eAPów. Ale to jest konsekwencją tego, że się zmienił port i one się muszą jakby same poszukać. Jeśli kontroler jest w sieci lokalnej razem z innymi urządzeniami, no to one się znajdą automatycznie. Do pozostałych, pozostałe będą chwilę dłużej pewnie. No i tak jak widać, one wszystkie się dopiero adoptują, ale ja idę w ustawienia, sieci przewodowe, a nie, transmisja NAT, właśnie sieci przewodowe to później, i dodaję dodatkowe przekierowanie portu, nazwę je OMADA HTTPS i tutaj dla interfejsu pierwszego oczywiście źródłowym portem jest 8043, docelowym tak samo, a docelowym IP oczywiście adres lokalny kontrolera, czyli mój ostatni adres w sieci. O, widzimy, że już się router switch 1 app zaadoptowały, drugi jeszcze chwilę myśli. Ja sobie przejdę do drugiej sieci, do drugiej lokalizacji sieciowej. No i tutaj router już jest zaadoptowany. Pozwolę sobie przejść w ustawienia, sieci przewodowe, LAN i na tym natywnym LANie właśnie sprawię, żeby eApp automatycznie był odszukiwany. Żeby to zrobić, musimy dodać jedną opcję w DHCP. Na samym dole prawie zaawansowane opcje DHCP. Interesuje nas opcja 138. Tutaj zaawansowany. I tutaj musimy podać adres IP sieci z kontrolerem. I tu jest właśnie taki mały problem, że szkoda, że nie można podać nazwy domenowej. Nazwę domenową można podać tylko w interfejsie samego urządzenia, ale w DHCP tutaj czy na takim domyślnym sterowaniu routerem niestety nie można.
Ja w międzyczasie za chwilę podłączę, jak tylko to nawiązywanie połączenia, o, tu się zrobiło, jak tylko będzie to gotowe, ja podłączam za chwilę e-appa i czekam, aż on się tutaj po prostu zgłosi. Dostanie adres z końcówką 1.2 i będzie tutaj jako urządzenie oczekujące. I tak samo jakbym podłączył tutaj całą sieć, zanim switcha następnego jakiegoś większego, to też by się wszystko znalazło. Następne e-appy też by się znalazły. I równie dobrze można by było gdzieś w chmurze sobie postawić na jakimś serwerze z publicznym stałym IP taki kontroler, nie mieć przy nim żadnego sprzętu oczywiście, ale całe sieci do niego tam kierować i to też będzie działać. No, wstał access point i jak widać dostał ten adres, co mówiłem, że dostanie i jest oczekiwanie, czyli mogę go zaadoptować, bo dostał z DHCP informację o tym, gdzie jest jego kontroler, do którego ma się podpinać. Więc ja go adoptuję i w tym samym czasie z delikatnym opóźnieniem klikam aktualizację routera. Myślę, że zdąży się access point. Tak, już się połączył. Już mu wszystko pasuje, a tutaj będzie aktualizacja i ona nie będzie trwała w nieskończoność i później dawała błąd, że nie można było zrobić, tylko się po prostu wykona. Ja już zauważyłem na routerze, że zamigały lampki, zrestartował się. Tutaj nadal ma status aktualizowanie, a access point został zgubiony przez chwilę. Wiadomo, no te statusy nie są natychmiastowe. Jak urządzenie zostało odcięte, to nie wiemy jeszcze, że zostało odcięte. Jest jakiś problem od strony kontrolera, ale za chwilę się zorientuję, że wszystko wraca do normy. Aktualizacja się zrobiła. Oczywiście teraz się adoptują te urządzenia na nowo, no bo było zerwane połączenie. E-app zrobił to szybciej, jak tylko dostał sieć. Router pewnie za małą chwilę to też wykona. Tak jest. I mamy już nowszą wersję oprogramowania na nim. I się wszystko zgadza. Zostaje jeszcze tylko jedna kwestia do sprawdzenia, a mianowicie musi być publiczny i stały ten adres IP. No w tym wypadku nie jest publiczny, no bo ja to w warunkach takich tutaj laboratoryjnych robię. Ale musi on być stały, bo niestety on jest wpisywany, jeszcze raz jak wejdę ustawienia DHCP, on jest wpisywany w postaci adresu IP. Można go podać w routerze czy w urządzeniu jako adres domenowy, ale niestety tutaj w opcji 138, zarówno w OMADzie, jak i w zwykłym zarządzaniu routerem, trzeba go wpisać jako IP. Co się stanie, jeśli ja zmienię adres sieci, tej, gdzie jest kontroler? Zobaczymy, na ile to się pewnie wysypie. Router pewnie nie będzie też wiedział, no bo nie mam jak mu w ogóle zmienić tego ustawienia. No bo, no tak, no nie mam jak mu tego zmienić, bo on dostał to ustawienie, jest podpięty do tej sieci i koniec. Sprawdzam. Tu mieliśmy dynamiczne, ale ja sobie zrobię ręczny adres, bo wiem jaki. 250 i dwójkę dam, bo był wolny. Maska była 29. O ludzie, ile to będzie? 255 i tu 248. Ale wstyd, że teraz tak z pamięci nie wiem, ile powinienem tu wpisać. Dobra, sprawdźmy, to chyba będzie dobrze. No, to mam zmienione publiczne, powiedzmy, moje laboratoryjne IP. I sprawdzam, co się stało z siecią zdalną. Czy router będzie widział kontroler, czy nie będzie widział. No i niestety jest wszystko rozłączone i nawet nie bardzo jest jak mu podmienić te ustawienia. Pozwólcie, że się przepnę do routera w tej dodatkowej sieci i się dostanę do niego po jego IP lokalnym. I widzicie, nawet nie ma informacji o tym, że jest on zarządzany przez kontroler. A jak się na niego zaloguję, no to mam tylko... O, już mnie wyrzucił? Jeszcze raz. No, wyrzuca mnie i tak od razu. Niestety nie może się dostać. Wracam do sieci z kontrolerem. No i niestety nie będziemy mogli z niego tutaj
korzystać. Czyli podsumowując, no trzeba mieć sieć z publicznym, stałym IP, żeby tam mógł być kontroler. Tam nawet może nie być żadnego innego sprzętu, może być sam kontroler. Można sobie jakiegoś VPS-a wykupić, postawić Ubuntu i tam mieć kontroler software'owy i tam sobie podpinać urządzenia. Nie ma żadnego problemu, można to zrobić. Ale jak ma się publiczne IP, ale zmienne, tak jak u mnie, no to niestety nie mogę sobie sąsiada jednego, drugiego czy kogoś tam z rodziny w ten sposób podpiąć, no bo widzicie, nie zadziała. No chyba, żebym najpierw tu poustawiał VPN-y side to side i wtedy te urządzenie jakby wstało, to i tak by dostało połączenie side to side po domenie, a nie po IP i wtedy lokalnym adresem by był podany ten kontroler. No to by było na tyle. Jak chcecie jakieś inne filmy z funkcjonalności w OMADzie, piszcie w komentarzach. Czytam, odpowiadam. Jak znajdę chwilę i chęci, to nagram. Trzymajcie się, cześć!